Dzień dobry, nazywam się Jarek Cichoszewski, pracuję w firmie Fujitsu i odpowiadam za rozwiązania klienckie, w tym produkty typu laptopy czy pecety. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć i pokazać Państwu najlżejszego laptopa 13-calowego biznesowego dostępnego nie tylko w naszej ofercie, ale w ogóle na rynku. Mowa o modelu Livebooku 9310. Laptop, tak jak powiedziałem, z ekranem o przekątnej 13,3 cala. Waży zaledwie 930 gramów, więc wyraźnie poniżej kilograma. Jak tak, żeby sobie wyobrazić, to jak Państwo porównają sobie z litrową butelką coli, to ten laptop będzie lżejszy niż ta buteleczka. Natomiast co ciekawe, mimo tak niewielkich gabarytów, ponieważ jest to laptop biznesowy, to wyposażony został we właściwie wszystkie niezbędne interfejsy. I tak po kolei na prawej krawędzi laptopa mamy slot, no w tym przypadku urządzenie wyposażone jest w wbudowany modem LTE, więc mamy slot na kartę SIM, ale właściwie już nie jest on tej generacji potrzebny, bo urządzenie równie dobrze może wykorzystywać technologię eSIM, czyli technologię wirtualnych kart SIM. Mamy czytnik kart SD, gdyby ktoś chciał bardzo szybko rozbudować wbudowaną pamięć masową. Mamy standardowe złącze USB. Mamy, co bardzo unikatowe w laptopie o tych gabarytach, wysuwane, rozkładane złącze LAN, więc nie musimy nosić ze sobą żadnych przejściówek, a czasami jeszcze port LAN do podłączenia sieci po kablu się przydaje. Obok mamy złącze Kensington, jeśli byśmy chcieli zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą. Na drugiej krawędzi znajdziemy od prawej czytnik Smart Card. Złącze audio, kolejne USB, port HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora i dwa nowoczesne złącza USB-C z wbudowanym interfejsem Thunderbolt, który pozwala podłączyć stację dokującą, która z jednej strony będzie ładować baterię laptopa, a z drugiej strony pozwoli wyświetlić obraz na jednym czy dwóch zewnętrznych monitorach. Nawet jeśli to będą duże monitory o rozdzielczości 4K, to też dwa takie monitory możemy spokojnie podłączyć i standardowe złącze zasilania. Jeśli chodzi o wygląd laptopa po rozłożeniu, no to mamy matowy ekran o przekątnej 13,3 cala, wbudowaną kamerkę. To może być zwykła kamera HD, ale równie dobrze może to być kamera na podczerwień zgodna z Windows Hello, czyli mamy technologię biometryczną. Natomiast obok klawiatury mamy miejsce na kolejne urządzenie biometryczne. To może być standardowy czytnik linii papilarnych lub oferowany wyłącznie przez Fujitsu czytnik Palm Secure, który skanuje układ naczyń krwionośnych wewnątrz dłoni. Więc to jest jedno z nielicznych, jeśli nie jedyne na rynku rozwiązanie, gdzie logujemy się za pomocą znacznika biometrycznego ukrytego wewnątrz naszego ciała. Jak wygląda logowanie? Umieszczamy dłoń w około 5 cm nad czujnikiem i następuje proces zeskanowania układu naczyń krwionośnych i zalogowanie do Windowsa. W takiej podstawowej wersji mamy tylko logowanie do urządzenia. Jeśli jest potrzeba zintegrowania rozwiązania na przykład z Microsoft Active Directory, to też oczywiście jak najbardziej tą technologię można wykorzystać. Dziękuję za uwagę.